Za nami 15. odsłona dolnośląskiego konkursu plastycznego tradycją dyktowane. Liczni uczestnicy z terenu całego województwa rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach. Ozdoba świąteczna, kartka świąteczna tradycyjna i komputerowa oraz anioł bożonarodzeniowy. Każda kategoria podzielona była na cztery grupy wiekowe. 25 stycznia podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu wręczono zwycięzcom nagrody. Jury w każdej kategorii przyznało jedną nagrodę specjalną, a w poszczególnych grupach wiekowych po jednej nagrodzie głównej i trzech wyróżnieniach. Nagroda specjalna w kategorii ozdoba świąteczna powędrowała do Anny Musiał ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach. W kategorii anioł bożonarodzeniowy zwyciężyła Daria Sawczuk z Polkowic. W kategorii kartka świąteczna nagrodę specjalną otrzymała Karolina Łosowska z gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Gdy spacerowaliśmy w trakcie świąt Bożego Narodzenia po lesie, zainspirowało mnie kora drzew. Zdobyłam nagrodę główną w kategorii kartka komputerowa. Moim nauczycielem jest pan Robert Królikowski, dzięki któremu to zdobyłam, bo wykonywaliśmy to na lekcji informatyki. Pomysł tak w ostatniej chwili mi przyszedł do głowy, ponieważ na początku wykonywałam inną kartkę, ale jednak wybrałam tamten pomysł. Otrzymałam nagrodę w kategorii anioł bożonarodzeniowy. Doszłam do wniosku, że jeżeli ma być, on ma nazwę anioł świerkowy, miał być ekologiczny i stwierdziłam, że skoro będzie to anioł od drzew, od lasów, to powinien się kolorem do tego otoczenia dostosować. Zachwycił mi konkurs ten dolnośląski o tematyce plastycznej, kartki świąteczne i akurat miałam w domu tasiemki. Pomyślałam, że jako ozdobę kartkę świąteczną zrobię choineczkę z tasiemek, no i udekoruję pień choinki, będzie szopka bożonarodzeniowa ze świętą rodziną, no i wokół właśnie pierniczki, prezenty, i choinka ozdobiona perełeczkami z tasiemek. No i pomysł po prostu twórczy jest, z głowy. Wszystkim uczestnikom 15. Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego tradycją dyktowane serdecznie dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym i już dzisiaj zapraszamy na kolejną 16. edycję konkursu.